Pierwszy program Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 13. Mówiłem, że teraz będzie troszeczkę ostrzej, choć są to zupełnie nowe nagrania i jak mówią chłopcy, nie aż tak ostro jak grali kiedyś, a są znanymi muzykami z różnych proweniencji, troszeczkę metalizujących i troszeczkę alternatywnych i o wiele lżejszych. Są z nami panie i panowie Piotr Połać, wokal. Dobry wieczór. I Dariusz Brzozowski, perkus. Witam serdecznie. Nazywacie się Proces, działacie tak 2 lata i trafiliście do stajni Polskiego Radia. Gratulujemy. Piotr Iwicki wydaje waszą pierwszą pod tą nazwą płytę. Przygotowujecie ją dla nas, a więc nie może być tak strasznie ostro. Opowiadajcie. Nie jest. Właśnie chcieliśmy, żeby ta płyta odbiegała zdecydowanie od tego, co na co dzień gramy w różnych projektach głównych i pobocznych naszych. Chcieliśmy spróbować naszych sił w czymś bardziej, powiedzmy, mainstreamowym, takim bardziej popularnym, ale jednak z zacięciem rockowym. No i wydaje się, że udało nam się. Jak myślisz, Dariuszu? Nie, no super, jesteśmy naprawdę bardzo dumni, że jesteśmy tutaj, bardzo się cieszymy, że jesteśmy wydawani przez Polskie Radio. To wam jest ogromnie miło. Za chwilę koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Tak, 23 marca zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Panowie, dotykajcie szczytów. No, cieszymy się, chyba mamy nadzieję, że zaczynamy wysoko z debiutem i że nie zawiedziemy oczekiwań. Wy sami sobie piszecie, sami gracie, sami komponujecie, czy oddajecie to jakimś specjalistom? Co się dzieje z tą muzyką? Sami tworzymy. Oczywiście podczas nagrywania braliśmy pod uwagę wszelkie uwagi i osób, które nas nagrywały, czyli tam jesteśmy bardzo wdzięczni. Andrzejowi Zdebskiemu, Jackowi Gładkowskiemu. Tak. Ludzie, Andrzej nas realizował, Jacek z kolei miksował płytę. Także też nam dużo jakby, też wnieśli swoje. Także, tak, no, ale zawsze jest tak, że muzyk przychodzi, ma jakąś swoją wizję, a potem trzeba to trochę ułożyć, prawda? Jeżeli ktoś wydaje dużo płyt z różną muzyką, to zawsze potrafi trochę nakierować muzyka i zawsze wygładza trochę tą. Tak, tylko podkreślamy, że gracie bardzo różną muzykę w różnych składach. To jest takie twarz wam najbliższe, czy po prostu to jest to, czym się w tej chwili interesujecie? Znaczy w moim przypadku to jest to, co ja się tym teraz naprawdę interesuję, co nie oznacza, że temat w muzyce takiej dzisiejszym roku, czy w muzyce metalowej już dla mnie jest wykorzystany i też nie o to chodzi, że się czuję już, że akurat w takich rejonach już jestem super perkusistą i nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Absolutnie. Jest bardzo dużo do zrobienia, ale jednak czuję po prostu, że no chcę coś zrobić w troszeczkę lżejszych klimatach, troszeczkę w innych rejonach, które są dla mnie totalnie nowe. Przez to jest no, mega super frajda po prostu pracować. A dla Piotra to jest chyba troszeczkę inaczej, bo ty jesteś frontmanem, wokalistą, a więc właściwie powinieneś się sprawdzać w każdej muzyce. To prawda, chociaż ja osobiście niezależnie od tego, jakiej muzyki słucham, czy to jest muzyka cięższa, czy nie, to lubię, jak to mój ojciec określił, długie, smutne i nudne. Ojej, to nie najlepiej brzmi, słuchajcie. A macie coś troszeczkę szybszego i krótkiego? Tak, to i nie mówię, że będziemy tutaj takie rzeczy puszczać, po prostu chodzi o to, jakie ja bardziej lubię, na przykład tam Toma Waitsa czy Davida Sylwiana, to z tego słucham prywatnie. I połączenie rocka z taką melancholijną bardziej muzyką może mnie interesuje. No to zaczyna być interesujące. To musimy posłuchać. Od razu zapraszamy państwa do naszego studia Agnieszki Osieckiej. 23 marca. Premierowa prezentacja. Tak, nasz pierwszy płyty. Koncert, tak, pierwszy. Na dziś, ponieważ jest to premiera w jedynce, musicie ładnie opowiedzieć, co to jest. Możecie zacząć od tak spikersko. Tu program pierwszy, jest 25 minut po godzinie 13. Tu program pierwszy, jest 25 minut po godzinie 13. Zapraszamy do wysłuchania singla grupy Proces pod tytułem Dzieci o tym, że nigdy nie jest za późno, by marzyć. Od dawna wszyscy już śpią.